pierwszym, to odbijamy. A jak nie będzie na pierwszym, to nie odbijamy. Jest na pierwszym. Ale czemu nie mogę uratować mojego operatora? Jest głupie. Ale zobaczmy, co się stanie, jak go uratuję. Ja jestem sam. Czystej ciekawości. Biorę Jaggera. My ADS system has my back. Reanimacyjny. O. Dobra. Jaggerem da się to spokojnie wycelować, musicie wiedzieć. A poza tym na solo powinno być o mniej przeciwników. Na dwójce się gra easy. O, jest, pisze, ratujemy Hibane. Sztonks. Tak, ratujemy Hibane. Teraz wam pokażę, będzie mały tutorial, jak ratować Hibane. By ratować naszego operatora, przede wszystkim nie możemy rushować jak te przygłupy w wcześniejszej grze. Trzeba to zrobić umiejętnie, znaczy to nie wymaga specjalnie mózgu tak naprawdę. Wymaga bardziej cierpliwości, tak serio mówiąc. Tam jest nasz operator, mógłbym się uratować, co nie? Czy próbować, co nie? Ale powiem wam, ja to spieprzę, jak teraz spróbuję uratować. Najpierw trzeba rozwalić te jajka. Czerwone kulki, takie jebutne. Bo się gnojki nie rozpiły po prostu. I najlepiej to zrobić po cichu. Jak to zrobicie po cichu, co nie? To te jaja się nie aktywują po prostu. I to oznacza w praktyce tyle, że wy sobie spokojnie tego operatora wtedy wyciągniecie, bo wiecie, jak wyciągacie solo, to jest trudniej, jak was atakują, co nie? A nie chcemy Hibany stracić, bo to jest zajebista kobita. Lubię bardzo nią grać, ma super shotguna. Fajny karabin. Wiecie, te sprawy, co nie? Lubię grać Hibanu. Uda, te zombie się sapią. Kurde. No nie ma wołania kolegów. Cholera. Nie zauważyłem go. On mi ze ściany wyszedł? Tu jest jajko, nie? Jak on mi kurna stamtąd wylasł? Nie wiem. A, myślę, że tam jeszcze jajco jest. Tak. Czy ono się zrobiło? No było. To. Będzie bardzo prosta akcja. Zresztą mam full. Jak widzicie, tu mam tylko apteczkę, żeby się przyda trochę amunicji, tak serio mówiąc. Do tych jajek już rozwaliłem. No i tu się on musiał wziąć. A niech gdzie jest jajco do ubicia, do zbicia. Tutaj nie ma. Tu gdzieś słychać. Ja na razie jeszcze jej nie próbuję ratować. Znaczy, nie chcesz mnie potwory goniły, taka prawda. Tylko ja chcę najpierw porozwalać. Jak się nie będą respiły, to pójdzie ładnie po prostu. Cała filozofia.
Dajcie, jak widzicie, gdzieś chodzą potworki, tam musi być jajko w okolicy. Nie ma jajek, nie ma problem. Widzicie, je trochę widać przez ściany dzięki temu skanerowi. Co to jest? We think some guests were trapped in here before the evacuation, but we didn't find remains. Ciekawe. We think some guests were trapped in here before the evacuation, but we didn't find remains. Robię klipa z tego. Zaraz ją ratuję, tutaj widzę jeszcze. Jest jeden typeł. No i chyba już nic więcej nie będzie. O, amunicja wpadła, jak fajnie. Co to będę, nie wiem, hapeki wziąć. Tu jest zdolność. Ja sobie ją zaznaczę, bo dla Jokera to będzie bardzo ważne. I wam pokażę dlaczego. Teraz tu pójdę, czepnę teraz sobie dwie wieżyczki tutaj, co nie? Mhm. Wrócę się po zdolność i czepnę jeszcze dwie. Znaczy się. I wtedy mam easy wina po prostu. Widzicie to, nie? No i teraz się wracam po tamte dwie wieżyczki. No i dla mnie to są dwie wieżyczki. Daję cztery wieżyczki, co nie? I spróbuję ją wyciągnąć, a raczej nie spróbuję, tylko to zrobię po prostu teraz. I to będzie easy win. No i ostatnia wieżyczka tutaj. I wyciągamy. Dlatego chcę zaplanować. Zobaczycie, jest ucieczka. A, ammo jeszcze. Dobra, bieram. Ucieczka jest tam. Easy win, let's go. I on sam teraz ratuje na easy. Żadnych potworów. O, nie ma potworów. Se mogą. Wieżyczki załatwiają sprawę, jak widzicie. I to, że właśnie to jajko się rozwaliłem. Easy. No i to jest easy win. Tak to się robi profesjonalnie właśnie, na solo. ZG. Chyba ona uratowana. Pod profecka. Dobra ludzie. Ja kończę. Tego live'a zostawię, byście sobie zobaczyli. Jak grać w tę grę. No. To na razie ludziska, mam nadzieję, że się wam giera podoba. Widzę, nawet jakieś lajkacze poszły od was. Ja tam mam osobiście gdzieś, czy ktoś pisze, czy nie. Wystarczy mi, że wpadniecie, poglądacie. Dacie tylko lajkacze, to serio motywuje. No. To na razie, hej.